intellect. Come and play with us. Red rum, red rum. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Radio SK. Dzisiaj znów w warunkach polowych, ale już trochę na lepszym sprzęcie. Znów jest ze mną Burial z kingowiec.pl. Cześć. Cześć, witam wszystkich. I dzisiaj na świeżo o to, ale nie dokładnie o filmie to. Jesteśmy bezpośrednio, co prawda, po premierze filmu to. Wczoraj byliśmy w nocy. Na szybko, w dwóch zdaniach, podobało się. Podobało się. Podobało się, ale pewnie z uwagami. Ja trochę mam problemy ze sprecyzowaniem takiej ostatecznej opinii. Czekamy, aż obejrzą chłopacy. Chciałbym to nagrać w takim składzie jak pierwszy rozdział, czyli z Jerrym, ale jakby Szymas obejrzał szybko, to może nawet we cztery osoby w ciągu tygodnia, myślę, ten podcast nagramy, także poleci. Natomiast my wyjechaliśmy do Poznania na weekend, zrobić sobie weekend z premierą to. Wczoraj byliśmy w kinie, a dzisiaj odwiedziliśmy poznański Escape Room Black Box, który miał w swojej ofercie pokój inspirowany to i pokój nazywał się Coś. Dla mnie to był mój pierwszy Escape Room, nie tylko kingowy, ale w ogóle. Ty wiem, że masz już doświadczenia z taką rozrywką. Byłeś tylko w kingowych czy więcej? Tak, ja byłem tylko w dwóch kingowych, w dwóch takich escape roomach, o których informacje do mnie dotarły. Pierwszy to był przy okazji premiery słuchowiska Lśnienie. Był taki escape room w Warszawie organizowany, inspirowany właśnie Lśnieniem, a drugi to był chyba show, też w Warszawie, show escape luźno nawiązujący do Skazanych na Shawshank. Ale tutaj już zaraz będziemy mówili, ale to w ogóle bez porównania, to jest całkiem co innego. Tak jak tamte były tylko inspirowane, to tutaj to jest naprawdę, to nie jest tylko inspirowane, to jest po prostu to. No to właśnie, i to jest fantastyczna rzecz. Ja miałem duże obawy, nie chciałem iść tak naprawdę. Nigdy nie byłem w Escape Roomie, a po wydarzeniach z zeszłego roku trochę sobie powiedziałem, że chyba nigdy nie będę. Co prawda tutaj możemy od razu, jeśli ktoś by chciał odwiedzić, to zapewnić, że jest bezpiecznie i raczej nie ma żadnych problemów z opuszczeniem w razie czego. Byliśmy cały czas pod monitoringiem, byliśmy cały czas obserwowani. W każdym pokoiku było wyjście ewakuacyjne, a też całość jest zrobiona z tak chyba cienkiej płyty, że przynajmniej tacy ludzie jak my to byliby w stanie przebić się siłą. I było to dla mnie ogromne zaskoczenie, no bo my postaramy się też nie spoilerować. Pewnie w kilku zdaniach po prostu opowiemy wam o swoich wrażeniach, ale gdy ogląda się materiały jakieś promocyjne w internecie, no to oczywiste, że tam nie ma zbyt wielu zdjęć. Ja ci powiem, że nie byłem przekonany tym, co widziałem, bo to są jakieś takie brudne pokoiki, często czarno-białe zdjęcia, żeby jak najmniej było widać, jakieś filtry nałożone plus czerwony balonik. No, spodziewałem się, że to będzie coś właśnie dość słabego, z takimi tanimi nawiązaniami. A tak jak mówisz, tego to jest tu bardzo dużo i no to może najpierw od tej strony, jak to jest kingowo rozwiązane, bo oczywiście oni nie mogą się reklamować, że mają coś kingowego. Dlatego pokój nazywa się Coś, a nie to. Chociaż zaprasza nas tam, zapraszają rysunki klauna, ale wiecie, nie ma żadnych plakatów, nie ma żadnych ulotek, te rysunki są namalowane, ale gdy już wchodzimy do środka, to ten klimat kinga jest w zasadzie wszechobecny. Tak, pokój bazuje na jednym z wątków, który był w książce i w filmie. No tutaj nie będziemy mówić, to tak jak ty powiedziałeś, że na stronie nie ma materiałów, no bo to na tym to polega, to ma być zaskoczenie, tak? Idąc do takiego escape roomu, no głupio by było iść tam, nie wiem, drugi raz znając zagadki, no bo to wtedy jest zero frajdy i tą frajdę psuje się innym współuczestnikom. Także na pewno tutaj nie chcemy zdradzić jakichś szczegółów tego, jak to wygląda, jak jest to zorganizowane, w jaki sposób jesteśmy straszeni, a jesteśmy straszeni naprawdę i jakiego typu są to zagadki. Ale naprawdę ja byłem bardzo zadowolony. To był mój trzeci escape room, ale to był taki typowo horrorowaty. Tak jak te dwa poprzednie, to były raczej pokoje zagadek, skupiające się bardziej na zagadkach, na znalezieniu czegoś. To tutaj widać było, czułem tą presję
i nawet jak już wyszliśmy, to czuć było w klatce piersiowej, że no, emocje były bardzo duże. Znaczy, zarys fabuły jest w internecie dostępny, taki wstępny opis. No, wprowadza nas człowiek w ciemnym pokoju, nas wprowadza, robi nam taki początek historii i to jest obecne. Jeden z uczestników wybieramy uczestnika, który jest bratem Georgiego, i wraz z nim idziemy do domu na Neighbor Street pomóc mu odszukać wskazówek, odszukać brata. Oczywiście no wiemy, że brat nie żyje. No, Georgi zginął zarówno w to książce, jak i w filmie. Wchodzimy wraz z bratem Georgiego i pomagamy mu odszukać. No i tych nawiązań kingowych jest bardzo dużo. Pod kątem horroru, tak jak mówisz, jest przerażająco, bo po pierwsze jest taki klimat od samego początku. Jeżeli chodzi o scenografię, ta scenografia też jest bardzo fajnie zrobiona. No rzeczywiście tam w regulaminie jest napisane, że to nie jest dla dzieci, tak? Czyli to impreza urodzinowa dla 12-latków to tak? Kobiety w ciąży też nie. Ale dorośli, no bo to pierwsze pokoje, tak, po ciemku z opaskami na oczach, tak, no to naprawdę... wprowadzani po ciemku i pokoje są dość szare, my mamy takie małe latareczki, którymi jesteśmy w stanie oświetlić i to bardzo mocno... Znaczy mamy, jak je znajdziemy, jeśli je znajdziemy. No. Na początku nie mamy. To bardzo mocno potęguje atmosferę takiego niepokoju. Te pokoje są brudne, takie niczym, nie wiem, niczym spiły, jest mnóstwo takich creepy elementów. Oczywiście tam też są... Takie bardziej tandetne, powiedzmy, elementy, ale mimo wszystko cały czas czuć ten niepokój. No i mamy też mnóstwo jumpscare'ów. Tak, ja stwierdzam, że podczas tej jednej godziny to mieliśmy większe nasycenie jumpscare'ów niż w całym filmie chyba. No, jak ja krzyczałem wiele razy, jesteśmy zarówno w takich, powiedzmy, większych pomieszczeniach, ale też w wąskich korytarzach. Wąskich korytarzykach, gdzie jest bardzo strasznie, bardzo niepokojąco i są takie momenty, że naprawdę chce się już opuścić to miejsce, bo ten strach jest bardzo duży. Elementy kingowe, bo o tym jeszcze mówimy. Tego jest dość sporo. Tutaj cała historia oczywiście jest kingowa, ale też cały czas mamy... Oni nie mogą tym reklamować, ale jak już wejdziecie, to jest i muzyka, i dźwięki sto, i... Rekwizyty tak jakby zebrane z jakiegoś, nie wiem, z taniej ekranizacji książkowej, tak? No bo to nie są profesjonalne rekwizyty, ale są naprawdę zrobione, fajne. Widać, jeżeli widzieliście film, to tutaj na pewno te nawiązania będą ewidentnie widoczne, tak? No. Oczywiście. Polega to na tym, że przechodzimy przez różne pokoiki i musimy te wyjścia odnaleźć. Czy to każdy escape room, w którym byłeś, na tej zasadzie działał? Tak, no trzeba było rozwiązać jakąś zagadkę, żeby dostać się do klucza, do kodu, czy coś takiego, żeby przejść do następnego pomieszczenia. Ale tutaj jeszcze jest element fabularny, ponieważ znajdujemy w pomieszczeniach takie rozwinięcia fabularne, których w tych poprzednich dwóch escape roomach ja nie widziałem albo nie pamiętam. No, na pewno nie były tak rozbudowane tak jak tutaj. Także też rozwija się ta fabuła. No i tak naprawdę nie trzeba, ja tutaj mówię, że jeżeli widzieliście film, to będziecie widzieli nawiązania, ale to nie jest tak, że trzeba ten film widzieć, żeby wyczerpać z tego przyjemność. Na pewno trzeba lubić się bać, tak? Bo to jest typowo horrorowy escape room. To nie jest zagadka Sherlocka Holmesa do złożenia jakiś tam puzzle, żeby znaleźć szyfr, ale naprawdę tutaj polega na tym, żeby dać się przestraszyć. Mhm. Nie wiesz, kiedy cię coś przestraszy. Świecisz tą latareczką malutką w dane punkty, szukasz elementów, może ci w każdej chwili coś... No naprawdę, mieliśmy takie były momenty, które naprawdę tutaj koleżance opowiadaliśmy, to robiła wielkie oczy, bo nie mogę uwierzyć, że coś takiego możliwe jest na żywo, żeby w ten sposób ludzi przestraszyć. Okej. Okay. Historia, tak jak mówisz, że nie trzeba znać oryginału, no nie trzeba, bo tutaj jest cały czas, jesteśmy w zasadzie dość prostą opowieścią prowadzeni. Gdzieś tam mamy jakiś fragment tej opowieści na ścianie, gdzieś pojawia się jakaś książka i coś sobie doczytujemy. I to jest prosta historyjka tak naprawdę. Przechodzimy i szukamy wskazówek, które nas poprowadzą przez ten nawiedzony dom. Jego piwnicę,
tunel pod... kanały, tunel pod dery, tak. Studnia, wszystko tam się pojawia. Też dużo elementów na ścianach, jakieś rysunki i to naprawdę jest bardzo mocno już inspirowane, nawet nie tyle inspirowane, no to jest normalnie żywcem zaczerpnięte z ekranizacji, są nawet można powiedzieć niektóre sceny przeniesione z ekranizacji. Oczywiście, no wiecie, no, to kreślę duży cudzysłów, bo to tam nie masz tak, żebyśmy odgrywali jakąś scenę, ale, ale są takie elementy, które są z żywcem przeniesione z tej nowej ekranizacji. Jeśli mówisz o tej scenie, o której ja myślę, to to było rewelacyjne. Nasi koledzy, którzy weszli za nami do akurat tego pomieszczenia i tego fragmentu nie widzieli, bardzo tego żałują, ale to jest jedna z moich ulubionych scen z pierwszego filmu. No, no bo są takie przejścia bardzo wąskie, przez które niestety trzeba przechodzić gęsiego pojedynczo i to jest element, tutaj później nam mówił prowadzący, że to jest coś, co się pojawia za każdym razem, czyli w pewnym momencie nikt nie chce iść pierwszy i nikt nie chce tam wchodzić. Warto wchodzić jako pierwszy, bo są rzeczy, które mogą umknąć, jeśli będziecie wchodzić jako czwarta czy piąta osoba, bo jest to atrakcja dla 4 do 5 osób. Najważniejsze to jest pamiętać, że nic tam wam się nie stanie. W najgorszym wypadku po prostu się przestraszycie i krzykniecie, tak? Nie ma się czego wstydzić, nie ma się tego co wstydzić w takim pomieszczeniu. Sam krzyczy się cały czas, ale też jesteśmy mamy cały czas kontakt z prowadzącym, bo w drugiej sali pojawia się krótkofalówka, którą możemy się łączyć w razie czego, czyli jakby coś się wydarzyło, to od razu informujemy. On cały czas ma na nas... jesteśmy cały czas pod monitoringiem, co on oczywiście też wykorzystuje, wie gdzie jesteśmy, wie kiedy może nas w jakiś sposób przestraszyć. Okej, okay. Podsumowując. Podsumowując, gorąco zachęcamy do odwiedzenia tego escape roomu. Myślę, że damy linki tutaj pod tymi naszymi, pod tym słuchowiskiem, linki tam się znajdą. Podlinkujemy wszystko. Mam nadzieję, że ten pokój będzie sukcesem i tak jak sugerował prowadzący, będą jakieś kontynuacje i nowe odsłony właśnie pokoju coś. No, bardzo fajna rzecz. Ja nie słyszałem o tym escape roomie ze Skazanych na Shawshank. Słyszałem o tym lśnieniu, bo to wtedy dość oficjalnie było promowane. To było tak, jako bo to było kampania. We współpracy z wydawnictwem wtedy też było, tak, że Audioteka wypuściła słuchowisko były też, tak, i więc... były gadżety i to było w ramach promocji słuchowiska lśnienie, także to było w zasadzie chyba oficjalnie reklamowane. No, ta rzecz nie jest oficjalnie reklamowana, ale podlinkujemy, jeśli będziecie w Poznaniu, warto pójść. No, można się nieźle przestraszyć. Okej. Okay. Króciutki dzisiaj podcast, takie wprowadzenie do recenzji filmu, która na pewno będzie dłuższa, także słyszymy się, myślę, za tydzień, a was zachęcamy jeszcze raz do odwiedzenia tego miejsca. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.